Były dwa konkursy, jak panowie wiecie, zgłosiło się w sumie kilkoro kandydatów i na jednym, na drugim. Po dokładnej analizie dokumentacji, po rozmowach z tymi kandydatami doszliśmy do wniosku, komisja konkursowa, bo ja powołałem komisję, że jednak nie zaryzykujemy powołania tych osób, które się zgłosiły, że poszukamy innych kandydatów poza procedurą konkursową, mogę coś takiego zrobić. Wytypowaliśmy dwie osoby z terenu Grudziądza, bo to jest też bardzo ważna rzecz, żeby znała środowisko, znała rejon, znała całe klimaty. I ta osoba, która dzisiaj została zaproponowana przeze mnie, pani Joanna Łukaska, spełnia wszystkie kryteria. Jest jeszcze młoda, stosunkowo już wykształcona znakomicie. Przeczytałem, jakie ma poukończone wszystkie uczelnie, jakie ma studia podyplomowe, wszystkie są kierunkowe. Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami, jest kreatywna i myślę, że po jakimś czasie wprowadzenia, nie wiem, 2-3 miesiące, zapozna się szczegółowo sytuacją miasta i szpitala. Ta kandydatura jakby została poddana pod głosowanie akurat dzisiaj? Chciałbym, żeby pracowała od 1 września. Niektóre instytucje kwestionują brak skarbnika w mieście przy kontrasygnatach, czyli jak podpisujemy umowy, to ja daję normalnie pełnomocnictwa osobom w imieniu skarbnika, ale niektórzy kwestionują, mówią, że musi być skarbnik. Teraz nowa pani skarbnik będzie miała naprawdę niewiele czasu, żeby zapoznać się z miesiąc finansami. Miesiąc czasu, żeby zapoznać się na bieżąco. I po przejściu do pracy, już w codziennych, roboczych kontaktach, na pewno się z tym zapozna, na podstawie rozmów i nie tylko rozmów, ale i dokumentów. To pierwsze zadanie będzie na pewno trudne, bo przygotowanie budżetu praktycznie. Tak jest. I na tym mi też zależało, bo procedury związane z budżetem na 2016 rok rozpoczynają się 15 września, więc zabiorę wrześniu zapoznać się z procedurami i przystąpić do pracy z wszystkimi jednostkami podległymi, z naczelnikami przy konstrukcji budżetu na rok 2016. Co się takiego dzieje właśnie z naszą samorządnością, że tak trudno jest w tym konkursie wyłonić kandydatów, bo są albo zbyt słabi, nie wiem, pensje za niskie? Pensje może nie, ale ja już jestem troszkę, że tak powiem, doświadczony i szukam dokładnie skarbnika, jest to osoba najbliższa i każdy szef czy każdy pracodawca by chciał mieć kogoś najlepszego, który spełnia jego wszystkie kryteria. No trudno znaleźć, bo też to jest robota taka, że tak jak prezydent jest, to skarbnik prawdopodobnie jest. Przechodzą nowi prezydenci, to niektórzy mają swoich skarbników i to jest niejako wpisane w tą funkcję skarbnika. Tak, jest taki niepisany układ, że skarbnik oraz tutaj sekretarz Rady Miasta, mimo że powołuje go Rada Miasta, to jednak na wniosek prezydenta. Tak, na wniosek prezydenta przychodzi nowa ekipa i to jest taka sezonowość pracy. To jest też ujemna sprawa. To jest coś takiego minusowego w tej pracy, że nie gwarantuje stabilności na wiele lat i myślę, to też biorą niektórzy pod uwagę. No na przykład pracownicy, którzy Wydziału Finansowego w tej chwili pracują wiele lat, też spełniają kryteria, ale nie zgodzili się. No właśnie, czyli tutaj, bo była osoba pełniąca obowiązki, nie rozważał pan tej kandydatury? Rozważałem, tylko pani się nie zgodziła. Czyli pewien strach, można powiedzieć, tutaj polityczny? To nie, skądże, sezonowość roboty, o tym to powiedziałem, nie? Przyjdzie ktoś inny z prezydentów i może nie mieć tego skarbnika, tylko innego i nie pracowałaby pani.